Polscy koszykarze postawili kropkę nad i. Nasza reprezentacja pokonała w Ergo Arenie w Gdańsku Holandię i po raz pierwszy od 52 lat zagra na Mistrzostwach Świata. 52 lata polski basket czekał na taki wielki sukces, na kolejny awans na Mundial, na Mistrzostwa Świata, więc jesteśmy dumni. Chłopaki już w meczu z Chorwacją przypieczętowali ten awans. Dzisiaj to już ostatni mecz eliminacji, mecz z Holandią, także no, bardzo się cieszymy z tego wielkiego sukcesu. Sukces biało-czerwonych to wielka radość dla kibiców i ogromna duma dla grupy Energa, która wspiera polską koszykówkę. Jest sponsorem strategicznym reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn, a także sponsorem tytularnym zarówno ekstraklasy męskiej, jak i żeńskiej. Historyczny moment. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj właśnie z tą drużyną, z drużyną Polski. Sponsorujemy tę drużynę. To był dobry, trafiony, powiedziałbym, interes. To był dobry ruch, że podjęliśmy współpracę z Polskim Związkiem Koszykówki. Wspaniała drużyna, bierzemy z nich przykład. To są ludzie, którzy się odrodzili z popiołów. To jest drużyna, która powstała, która teraz walczy i wierzę w to, że osiągnie sukces na mistrzostwa. Naszej reprezentacji życzymy sukcesu podczas turnieju finałowego Mistrzostw Świata, który jeszcze w tym roku odbędzie się w Chinach. Wszyscy chłopcy i trener Mike powtarzają, że chcą trafić w Stany Zjednoczone, bo nie ma nic lepszego jak trafienie najlepszej drużyny na świecie do tego, żeby popularyzować tą dyscyplinę w Polsce. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych i liczymy na kolejne wielkie emocje, takie jak podczas meczu z Holandią w Gdańsku, który był nie lada gratką także dla fanów muzyki. W Ergo Arenie zaśpiewała Roxana Węgiel, triumfatorka konkursu Eurowizji dla dzieci. Dla kibiców zagrał też bijący rekordy popularności Kamil Bednarek. Thank you.